Cześć, siemano, witajcie w kręciku z fleta na osadzie albo z osady mapy. Znaczy, no mapa to jest osada, ale jak było, no to jest ogólnie flet na osadzie, ale jak wolicie, to może być i osada. O, mi to obojętnie. Jak widzicie, dzisiaj akcja obornik i jak na samym wstępie widać, zmieniłem łyżkę na mniejszą, że 1000 litrów mieści, a nie jak tamta 2 chyba 700 mieściła. Ale to była taka landara, że daj się spokój, w ogóle to było takie ciężkie, że moja ładowarka nie dawała rady, a teraz sobie na spokojnie dźwiga to. To czemu to się taki styl zrobił? No to jest 3,5 tony rozrzutnik, więc 4 łyżki nie wejdą. Ale tak czy siak trzeba 4 razy wrzucić, tak? Bo pierw tonę, potem znów tonę i potem dopiero połówkę. No a rozrzucę bierzemy cipkiem. Nie na ciapkę. Jedziemy na pole od razu. Później jak starczy czasu, to jeszcze będę tutaj próbował zwalczyć. Nie zwalczyć, tylko Będę próbował. Będę zrywał tutaj ścierniska, jak starczy mi czas na odcinku. Gdyś kontrakt na prasę polową jeszcze zrobiony, ale ten nie jest istotny. Bo ogólnie to miało być przed odcinkiem, a nie wyszło. Nie wyrobiłem się. Ja już na tym sobie siedzę po godzinę. Więc nie wiem, kurczę, nawet kiedy ten czas leciał, że ja tu godzinę już siedzę. Ale pozmieniałem trochę sprzętu, wymieniłem pług na większy i wymieniłem rozsiewacz na większy. Rozsiewacz zobaczycie w swoim czasie, a pług dzisiaj na odcinku, bo będę to zaraz orał. Najpierw muszę zobaczyć, jak to szeroko daje, czy no ja wiem, jak to szeroko daje, tylko czy ja będę w ogóle ten obornik widział na tym polu. Czy będę musiał się posiłkować. Nie no, niby na mapie będę widział. 8,5 tony. A widać to w ogóle coś? Nie. Więc mniej więcej będę jechał według mapy. No z daleka widać, ale z bliska tego nie widać obornika. Niestety. A myślałem, że będzie tak pięknie, a tu dupa. No, trochę tych rozrzutników tutaj rozrzucę. No i taki mam plan. Bo tam mam 25 ton. Obornika miałem. No bo 2,5 tony zarypałem w łyżkę, no to miałem 25 ton. Więc prawdopodobnie całe pójdzie na te pole. Ale nie, bo tu hektara nie ma, więc. Więc nie powinno całe pójść. No fajna akcja, obornik. Coś innego. Chciałem wreszcie coś innego. Coś tam widać? Nie, nic nie widać. Czy widać jednak? Nie widać. Dobra, myślałem, że coś widać, ale to jednak nic nie widać. Więc będę jeździł według mapy, ale tak mniej więcej na ślady będę patrzał. Tak żeby tekstura obornika się kończyła na śladzie. To wtedy będzie dobrze rozrzucone. Czy można trochę... Nie, dobrze jest. Dobrze sypię. Więc będę musiał mieć na coś ślad patrzeć, żeby tekstura obornika się kończyła na śladzie. No i będzie dobrze. 1/3 rozrzutnika na 2 przejazdy? Okej. Okay. No planu na nawrotkę jednak nie mam dobrego. Ale tak jakoś trzeba tutaj nawrócić na drodze. I powoli sobie rozrzucać ten obornik. No ile mi się uda pól rozrzucić obornikiem, tyle się uda. Zawsze to zaoszczędzę trochę sobie na azocie. No i tą osobę środowiska sobie poprawię, chociaż nie wiem jak to działa jeszcze, ale... A jak dam obornik i to przeoram, to na pewno będzie trochę wzrośnie na tym polu. Czy no nie wiem, czy to jest na polu, czy ogólnie, nie wiem jak to działa nawet. A chyba ogólnie. Pług też jest fajny, najmniej tak mi się wydaje, że fajny.
Nie testowałem go nigdy, ale wygląda spoko. Nie będę wam mówił jaki. Zobaczycie sami. 1,5 tony jeszcze zostało, więc jeden przejazd jeszcze zrobię. I pojadę się dosypać. 4 przejazdy na rożytnik. Okej. Myślałem, że trochę więcej to będzie spierdzielać, ale jednak dobrze, że nie spierdzielałaś tak dużo. Bo dzięki temu, że nie spierdzielałaś tak dużo, to będę mi wcale zrobić przykładowo 2 albo 3 pola obornikiem, tak? A nie tylko jedno. Więc tak to wygląda. Paliwa też będzie się powoli kończyć, ale na odcinek powinna wystarczyć. Po odcinku będę się martwił, czy starczy, czy nie. Jeszcze tona zostało. Jeszcze tona zostało. Dobra, przejadę ten przejazd jeszcze. Ile zrobię, tyle zrobię. Ale powinien ten przejazd jeszcze zrobić, jeszcze tam trochę nad polem wrócić. Powinien, ale czy tak będzie? Tego nie wiem. Mamy 6 minut odcinka. A ja chcę zrobić 40 minut. Trochę poorać. No wiadomo, że całego roku się nie założę. Ale może jeszcze trochę. Albo nie, pierw pojadę kultywatorować, bo tamto pole jest małe, więc tam szybko mi pójdzie. Z tym kultywatorem. Tylko jedno pole po rzepaku mam, bo tylko jedno pole rzepaku mam, więc miałem. Bo już nie mam, bo już jest skoszone, więc nie miałem, więc miałem. Dobra, czy jest taki los, na nie opłaca przejazd wjeżdżać, więc tutaj się przejadę. Nad granicą pola. To szkoda, że to nie widać tej tekstury. Kiedyś to było lepiej zrobione. A na GPS-ie przecież nie będę jeździł, no bo ten ciągnik nie ma GPS-a, no to nawet bym nie mógł. No i kurde, jeszcze prawie cały przejazd tutaj zrobiłem. Więc grubo, grubo. Jakbym tak ze 150 kg jeszcze miał, to bym dojechał do końca. No i dobra, grzejemy na gospodarstwo, nasypać się. No tam trochę wapna rzuciłem, no bo miałem tam 400 kg na rożytniku. To ile po prostu miałem na rożytniku, wapna tyle rzuciłem na pole i tam więcej nie będę dorzucał tego wapna na razie. Niech. Oj. Niech tak jest, jak jest. Ogólnie z środy do 3 sierpnia, jak widzicie, ponad miesiąc nie było. Ponad miesiąc sobie tej serii nie było. A nie wiem, czemu tak wyszło. Po prostu były wakacje i jakoś miałem ten sobie przygotowany, znaczy przygotowany. Ten sobie przygotowałem dopiero tydzień temu. No tydzień temu chyba dopiero przygotowałem ten save, bo mi się przypomniało o tym. Przecież muszę save'a przygotować. No jakoś tak tydzień temu chyba save'a przygotowałem, ale to nieważne. Kiedy był przygotowany. Po prostu jakoś nie było tak. Może nie tyle co okazja, a bardziej chęci, żeby tu przyjść nagrać. Bo save był przygotowany. Wiecie jak to było? A dziś mi się nie chce, jutro. A jak przyszło jutro, to było co innego, bo wtedy była inna opcja. Po prostu nie tyle co chata była pełna, ale grałem z beretem na woli brudnowskiej i to tak było. Teraz chyba już od 4 albo 5 dni znów nie graliśmy, więc. Ale znów się Kruk pojawił i żeśmy docili gier Kruksa w 15, którego i tak musimy jeszcze dokończyć, bo tam zostało nam może 2 godziny. 2 godziny na save i koniec. Bo zostało nam skosić do końca pola wszystkie, no i sprzedać po prostu, tak? Więc 2 godziny bite. Maksymalnie 3, no bo nie wiem w sumie ile tam, czy król w ogóle coś kosił. Tego nie wiem. Ale znając go to pewnie nie.
No wtedy ładne zakończenie nagrać i zacząć Gearcruise z WFS19. Ile tu już jest tego opornika? 14300 niby. No dobra, i tak tego nie wywiozę i tak. Na te pole. O, patrz, myślałem, że starczy paliwo, ale jednak chyba nie starczy. A będą jajca, jak mi zbraknie paliwa, nie? Będą jajca, jak zbraknie paliwa. Ale będzie dym. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dojechałem na pole, a ja teraz ja to skończyłem. A dobra, no z daleka to fajnie widać. A czy są ślady jeszcze? To chciałbym wiedzieć. Niby jakiś tam ślad jest. Więc to chociaż tyle dobrego, że ślad jeszcze jest. Ale dobrze jest to na tym precyzyjnym, że pokazuje mi na mapie, gdzie jest nawożone, a gdzie nie. To jest bardzo dobre. No i nawozimy ten obornik dalej. Tym rozrzutnikiem powinien już te długie zrobić i teraz i wtedy kolejnym powinien już tylko te krótkie wziąć. Tak prawdopodobnie będzie, bo już widzę, jak tutaj zjeżdżam do tego narożnika. Więc tak prawdopodobnie będzie. Dobra, nawrócimy tu szybciej, bo rozrzutnik i tak dorzuci. No nie nawrócę. No widzita, zaraz będzie pewnie po paliwie. Więc nawet nie wiem, czy uda mi się to rozrzucić całe. Nie no, mówię, ale będę miał całe, jak mi zbraknie paliwa, nie? Ale tych kondycerków chyba nie mam dodanych. To będzie akcja ratunkowa, no. Po odcinku. A tak ile rozrzucony, tyle pewnie będzie rozrzucone i tyle. No i potem pójdę uprawiać. No chyba pójdę uprawiać, no bo jest... Co się stało? Dobra, nic się jednak nie stało. To tylko moja głupota. No tam pewnie się Żyd zrobił na tym klinie, ale dobra. Już nie będę tego poprawił, no. Nie mam czasu. Poza tym tego chyba nawet nie widać na mapie prawie, że... Więc nie będę tam cudował i po prostu jadę tak jak jest i tyle. Zarabę zgadzam, żebym zatankuje pojazd i tyle będzie po robocie, nie? Ale by były jajce. I pewnie tak będzie, bo widzę, że już coraz mniej tego paliwa jest. Kurde, tak wyjeżdżałem przed odcinkiem i mówię, pewnie starczy paliwa. I zaraz się okaże, w sumie się starczy czy nie starczy. Bo tu kurczę, jeszcze pół pola w sumie zostało do rozrzucania. Można powiedzieć, że pół. No bo tu jest trochę szerzej, no bo krótsze przejazdy będą, ale wiadomo. Dobra, kontrakt został zrealizowany, więc spoko. Zaraz go zwrócę. A, no widzę, że klimat robię, no ale już... Już nie będę tego poprawił, no bo bez wcale. Tylko zrobię sobie tutaj sobie na prosto i tyle, tak jak w sumie zrobiłem. No nie wiem, czemu tak ze skosu zjechałem wtedy, ale... Dobrze, to jest 30, to... W miejscu nawraca. Ale jest to tyle dobre w tym ciągu, że on w miejscu nawraca, tak? Kurde, no tego paliwa zaraz mniej, no zaraz będzie... Zaraz będzie tak, jak Adam zrobił z swoim 40, czyli za tanki pojazd i koniec. No ale tutaj pewnie też będzie taki przypadek. Wręcz raczej na pewno. Ja mam trochę jeszcze obornika do rzucenia, jeszcze jeden wyrzutnik. No do sąsiada jest daleko, żeby po paliwo jechać. Więc nie wiem, kurczę, czy rozrzucać ten jeszcze jeden rozrzutnik.
sobie to odpuścić. No kurde, jak mi stanie na polu? Dobra, jedziemy jeszcze jeden. Powinna ostarczyć, czy ten tropelka jest taka malutka tam po prawej, że... Czy się zablokował debilowy? O, jaki ciągle. Ale on skończył roboty, więc... Tylko byleby na drodze nie stanął. Nie, byleby na drodze nie stanął, to będzie dobrze. I nawrotka. Jeszcze jadę, jeszcze jadę. Że tam już naprawdę przydnie to mruga. Że sam syf pewnie się umie zbiornika, ale... Ale jeszcze jadę, tak? Nie no, nie będę robił tego rozrzutnika jednak. Tego rozrzutnika jeszcze jednego jednak nie będę rozrzucał. Ja zaraz pójdę do siątki. No, w siątce też jest mało paliwa, no ale... No ale powinna starszyć mi na tamto pole, więc... Nie no, rozrzucę tylko te piasy sfilosowane tutaj i zgaszę go pod drzewkę i niech stoi. A ja sobie po odcinku tutaj, wiadomo, wleję paliwa. Wleję paliwa, no i rozrzucę do końca ten obornik. Tutaj mam 300 kg, to jeszcze jeden przejazd zrobię. Zatankuj pojazd! Nawet nie rozrzuciłem tych 300 kg, ale dobrze, że chociaż nawróciłem. Dobra, zarąbiście. Dobra, i teraz będzie jajca jak z 60 zabraknie paliwa. Nie, w sumie to jest trochę więcej. Nie no, od brzegu będę jechał. Chciałem przejść środek się przerąbać, ale stwierdziłem, że jednak od brzegu sobie pojadę. No i dobra, i zrywamy to ścierwisko. Tutaj chyba raz przy razie będę jakoś starał się jeździć, bo nie wiem w sumie jak to jeździć. Niech ja sobie pomyślę. Ale to będzie szybka robota raczej zrywanie tego ścierwiska, bo to 15 na godzinę to... Zatankuj pojazd. No nie, nie mogę, no teraz będzie mi to cały czas będzie mi to w głowie zatankuj pojazd. Nie? A jeszcze zapis przy okazji się zrobił. To tyle dobrze. Odbyt za 3800 i tyle. No i grzejemy no. Fajnie to idzie na tej osadzie. 29 stopni się, więc gorąco, szyby i wszystko pootwierane. W końcu jest sierpień, tak? Więc jakby było zimno, to w sumie w tym roku w realu no to w tym sierpniu tak za ciepło nie było zbytnio. To teraz pod końcówkę trochę zaczęło grzać, a tak to w sumie to było cały czas po 20 stopni. Nawet miejscami, nawet czasami nie było. Było 20, że czasami nawet parę dni było, że nawet było po 18 albo 15 nawet. Po 15, po 18 w dzień. A kurde teraz... A zawsze było po 18 w nocy. 18, 20. Bardzo gorąco. No ogólnie 20 to... Ja nie lubię jak jest 20 stopni. W nocy oczywiście, no bo tutaj spać nie idzie. W dzień to okej, okay, ale... Ale w nocy to jest za zimno. Jest za gorąco. Sorry. Lepsze jest tak 14. Wtedy pod kordełką leży, to jest cieplutko. Tak 14 do... No w sumie 18, bo jak jest powyżej 18 to jest za gorąco. Niby śpisz bez kordu, ale... Musisz śpić wtedy bez kordu, ale to tak... jest wtedy tak się jakoś męczysz, bo nie możesz zasnąć. Jest za gorąco, się wiercisz. A to, to takie to.
Nie, no stwierdziłem, że jednak nie będę jeździł raz przy razie, tylko zrobię sobie przecinkę tutaj na środku. Wiadomo, nie będzie to jakoś idealnie prosto, no postaram się jakoś to w miarę prosto zrobić. Sobie tutaj jakoś w kółko to uprawiać. No ja sobie te dwa pola wtedy zerwę. Trzy w sumie. Będę musiał jeszcze sobie zrobić. Robię do końca, żeby nie robić poprzeczniaka. Może to trochę, może trochę gorzej to wygląda, żeby nie robić poprzeczniaka, ale już nie chcę zbytnio tutaj spędzać dużo czasu na tym polu, bo i tak już mam 21 minut odcinka, a chciałbym jeszcze poorać. Ale trochę w sumie tą przecinkę za dużo zrobił. Może to i nawet lepiej trochę większą zrobiono. Przynajmniej będę mógł sobie trochę pojeździć. Ale tak raz przy razie to trochę ciężko się jeździ. Chodzi mi, że jeden pasek za drugim. No to trzeba cofać. Cofać, nawracać. Ewentualnie mógłbym jakieś tam magiczne kółka wymyślić na nawrocie, ale... Ale nie. Widzicie, no. Kultywatorek jest taki, że tylko za szerokość ciemnika wystaje i... Bo to ma tam 2 metry, to wie to. 2,1 metra, to nie wymagajmy od tego kultywatora czegoś wielkiego. W sumie tylko tym robię, no bo to ma łapy, więc to fajnie miesza. Na tekstura jest taka, jaka jest. Ale po oborniku będę orał, więc będą użyte wreszcie brony. No i stwierdziłem, że chyba trochę więcej będę sobie po pszenicy orał. Może nie wszystkie pola, no ale wiadomo, nie? Zawsze tam jakieś jedno pole w sezonie będę chciał chociaż wam pokazać, jakie orkę robię. No bo orka to jest jednak w sumie coś ciekawszego. Coś takiego... Nie wiem sobie, jak to powiedzieć. Skoro się nie ma upraw takich typowo pod orkę, czyli kukurydza, buraki, ziemniaki, o takie mi coś chodzi. Bo w tych nowych farmingach tak jest, że trzeba tylko po danych uprawach orać. Jednak w 17 ten system orki był lepszy, okresowej orki, że co 3 sezony trzeba było wszystkie pola orać. Nie ma, że to była pszenica, że tak, pszenica, rzepak, jęczmień, soja, czy tam słonecznik. Nieważne. Po każdej uprawie trzeba było orać. O, w skrócie. Po każdej uprawie trzeba było orać co 3 sezony i tyle. I to dla mnie było, według mnie, jest dużo lepsze niż tak jak jest tutaj w farmingu. Niż tak jak jest w farmingu, że tylko. W tych nowych oczywiście mi chodzi. Czyli 19 i 22. Że tylko po danych uprawach trzeba orać. To jest takie słabe trochę. No ale dobra, no. Tak farming wymyślił, no co? To niech tak sobie jest. Mi się to nie osobiście nie podoba, no ale... Co ja co, zimno na dworze? Ale idzie. Uprawa tego pola. Teraz będzie koniec. Jeszcze parę przejazdów i będzie koniec. Dobra, to jest fajna robotka. To był trochę mało metrów, tak. No ja tu miałem 3 metry, to fajnie muszę. No ale ogólnie robotka fajna. W sumie po takim rzepaku to talerzówka by się jakaś przydała. Jakby to pozależałaś, no ale nie mam. Mówię, te parę przejazdów to sobie dam radę już.
pewnie do rzeźnika, będę musiał coś dziesiąć. Czyli na pewno będzie zboże. Czy rzepak będzie? Siany? Nie wiem. Może po oborniku rzepak zasieje tam, gdzie teraz. Tam, gdzie walczą tym polu. A tutaj jakaś pszeniczka by się przydała. No i to tyle. Myślę, jak to zrobić, żeby... No. Ogólnie to na raz bym to wziął, ale dobra. Ale dam trochę doprawy, żeby nie było, że naginam ten kultywator. Myślę, jak to zrobić, żeby tutaj w miarę szybko się rozwinąć, ale jak najwięcej jeszcze sobie tym 60 pojeździć. Wiadomo, no, niby to 5 godzin tylko zrobię tym 60, no ale wiadomo co chodzi, tak? Jeśli mi chodzi, żeby tak do około 50 odcinków mieć te stare graty, a potem już mieć te nowsze, tak? Czyli coś typu, nie wiem sobie co mogę kupić teraz. Teraz mam czwórkę, no to przydałoby się jakiś Zetor może większy. Taki ze 150 koni. Żeby już można było jakiś... Ja mam jakiś większy kultywator podczepić. Taki ze 4 metry. Jakiś kultywator ze 4 metry podczepić i jakiś ciemnik. To jest 4 metrowy. Ciemnik to jeszcze chyba wytrzyma, bo to 3 metry to wiadomo. Na pewno nie do 60, ale nie do 4. A ten kultywator na razie będę trzymał, no wiadomo, bo wtedy jak już nie będę tego kultywatora, to 60 będzie tylko z paszowozem jeździć. Albo z rożytnika, a z rożytnikiem to w sumie 30 mi lepiej pasuje. 60 też fajnie wyglądała z rożytnikiem, ale wiadomo. No upartego przez zagrabiarką jeszcze mogłaby 60 jeździć. Że ona tam ta zgrabiarka z przeciąsarką bardziej w sumie wypasowała, no bo przeciąsarka nie wymaga tyle koni, a zgrabiarka to nam tam trochę więcej wymaga. O, tam stoi rozjebać, ale to do 60 będzie. Do 60 da radę. No ale robię ostatni przejazd i tyle. I pole zrobione. A minus odcinka 28, no to... Akurat 30 minuta, więc pojeździmy sobie z 10 minut z pługiem. Ogólnie nie myślałem, że będę tutaj uprawiał te pole. W ogóle mi się uda to zrobić. Ale tak sobie pomyślałem, jak rzucałem ten obornik, kurde. Że pierwszy sobie zrobię jednak ten... O, pług to jest taki. Co to jest? Będzie pisać? Lizard 0... U085, tak się nazywa. Fajny pług, podoba mi się. Wyglądało oczywiście. A jak będzie polu robił, no to zobaczymy. No wiadomo, to jest FS22, no to... I te młody to nie wiem, są jakie są. A krów mam... Zaraz zobacz. A i pewnie z tych słomy mam, więc słomy już nie... Nie posiadam. 4, 8, 12. 12 krów. No więc już trochę wsiągałem tego żarcia. Jeszcze siano muszę na łące zrobić, bo dowiedziałem się w ogóle, że trawa leży na łące. Nawet nie wiedziałem. Dobra, biegnij za rękę, biegnij. Chyba tu przez środek się przypierdziele i tyle. No, no 2,5 metra to będzie fajnie szło. Już widzę, jak to fajnie ubywa, nie? Bo tym moją... W sumie dobrze, że zmieniłem ten pług, bo tą unią grudzią starą moją, tą 3-3, to na tam 1-3 metra tylko brała, to... Kurczę, bym orał i orał te pole. Na początku był taki zamysł, żeby tamtym starym pługiem jeszcze poorać. Ale tak sobie chodzę po tej mapie, chodzę i tak patrzę. Na początku ja w ogóle tego pługa nie mogłem znaleźć mojego.
na gospodarce, gdzie stał. Ale później tak sobie biegam. Kurde, a pewnie tu stoi. No i tak jakoś się okazało, że jednak go znalazłem. I tak spatrzyłem. Mówię, kurde, rozsiewacz zmieniłem z 350 na 800 litrów. Nie, zmienię sobie rozsiewacz. A rozsiewacz trochę szeroki, bo 24 metry niby tak pisze, więc... Ale to z przodu zarąbiście wygląda, nie? Coś pięknego. Więc 24 metry, więc robota będzie robił 800 metrów, 800 metrów, 800 litrów pojemności, więc już tak często nie będą się jeździć na gospodarstwo się nasypywać, więc... A wiadomo, ten... lejek, czy tam śrubek, jak pisało. No to on tam tylko miał 350 pojemności, no to pojemność to jeszcze, ale... Ale chodziło mi o te metry, bo to tylko 8 metrów rzucało, więc rozsiewało. Więc 8 metrów, no to kurde jest wielki, wielki ciul tak naprawdę. No mówię, a pług, patrzę 1-3 metra, no i 3 skiby tylko były, no to mówię. Skoro mam czwórkę, trochę większy ciągnik, no to przydałoby się pług zmienić, tak? Ogólnie chciałem siódemkę kupić, tam szóstkę, nie wiem jakie tam były, bo jeszcze jest większy od tego. I on ma tam chyba za 3,5 metra. I to jeszcze metr więcej bym brał, no ale wiadomo, co mówię, kurde, po czwórkę trochę nie pasuje. Bo jak na głęboko, no to ona by się w reale zesrała. Z takim pługiem dużym, co tam był. Więc mówię, wezmę sobie tą piątkę, żeby to wyglądało w miarę realnie. Bo ta piątka w sumie wygląda na taką lekką, więc... Można powiedzieć, że... No to ona sobie da radę, tak? No ale pięknie to idzie do orka. Bo ty, no teraz to aż mi się będzie chciało orać. Jednak tą trójką... W sumie tylko raz orałem. Powaga sytuacji, tylko raz orałem. Czy dwa razy. Raz chyba tylko orałem. Na odcinku raz. Czy po odcinku orałem? Chyba nie. Chyba nie było okazji jeszcze po odcinku orać. Znaczy po odcinku orałem tylko, żeby... Wiadomo, dokończyć robotę, nie? Ale tak, żeby jakieś pole orać, to chyba nie orałem. Tylko wtedy, co na odcinku orałem. Co się wnerwiałem, bo była łatka 1.9, aktualizacja 1.9 i... Mówię dosłownie, i wtedy jak się orało, to wapno nie znikało. I to tak wyglądało parwinnie. I w sumie i sieczka. Nie wiem, coś farming zdupił. I nie dało się tego orać. Znaczy orało się, ale zostawało to po prostu. Czy... Ja się tak nerwię, że po wydaniu, chyba 2 albo 3 dni po wydaniu odcinka. Po wydaniu odcinka nagle wyszła aktualizacja 1.9.1. I to poprawiła. No mówię, taki wnerwiony byłem, taki kurde, taka orka fajna była. Orka fajna, kurde, farming odwalił i tak było. A tak sobie patrzcie, że robię już piąty przejazd i jak to fajnie sobie ubywa tym pługiem. Więc dobrze w sumie, że na koniec sobie odcinka zostawiłem tą robotę. No i fajnie to idzie. No, dobra decyzja była ze zmianą tego pługa, bo teraz będzie mi się chciało częściej orać. Bo jak ja widziałem tą... Ja będę sobie full prędkością, wiadomo, bo to farming. Ja też nie chcę zbytnio przesadzać z realnością. Bo pewnie bym jechał, jakbym chciał bardziej realnie, to bym tak pojechał z 7-8. Tak z 7 praktycznie, no bo 8 to mogłoby mieć ciężko, chociaż w sumie. Wiadomo, to jest farming, to trzeba tam trochę przymknąć na to oko. No ale to też jest farming, ale wiadomo. I też nie będę do takiej czwórki, która ma 90 koni zapinał pługa takiego z 15 korpusami, tak? Bez przesady. No może i by dać dałaby radę, no ale... Ale to by nie wyglądało. Ja lubię czasami sobie tak pograć. No a mamy minut 34, więc... Założę sobie tą lewą, prawą stronę, sorry. Bo sobie pomyślałem odwrotnie, jak jechałem. Ale chodzi mi o to, żeby tutaj do tej między zaorać to i skończyć odcinek. No to będzie ładny kawał zaorany, a...
Ładny kawałek za rana i tak paliwa nie mam w 30, żeby dalej rozrzucać obornik, więc. Znaczy ja po odcinku jeszcze będę musiał jechać orać, czy orać. Po odcinku będę musiał coś jeszcze zrobić? W tym sejwie? No prawdopodobnie przygotować go pod ten odcinek, ale pod kolejny odcinek, ale chodziło mi bardziej o to. Czy ja coś. Czy ja mogę jakiś odcinek jeszcze sobie dzisiaj nagrać? Czy po prostu sobie odpuścić nagrywanie dzisiaj i. Czy odpuścić sobie nagrywanie i sobie iść? Sobie pograć tak na chillku w Americano. Myślę, że to chyba jest lepszy pomysł. Pójść sobie pograć w Americano. Pograć sobie coś na YouTube. To jest chyba lepszy pomysł niż siedzieć i nagrywać. Chyba tak zrobię, bo jutro będę sobie save'a ogarniał. No bo na Hoiberon to tam mi zostało 2 godziny ogarniania save'a jak nic. Zanim ten Nikolan skosi. Aby miał wszystko ładnie pokoszone już. I pod odcinek. To tam trochę zostało. To tam mi trochę zostało. W sumie to największe te 23 hektary pola mi zostało do skoszenia. Ale tam tylko raz koło objechałem Nikolandem moim nowym kombajnem. Ale nie będę mówił. A w sumie. A nie, bo to cię wiele szybciej niż ten Nikoland, ale dobra. Nie masz. Nie, bo sobie wymyśliłem taki plan w głowie, może trochę chory, że chciałem, bo tam Kruk mówi, że w połowie listopada ma wrócić seria Kruk za potem, reaktywacją, to mówię, no to tak sobie pomyślałem, że fajnie by było zakończyć choćby Leron nagrywać i mieć po prostu te odcinki powrzucane na YouTube'a. Wiadomo, one by się tam pojawiły tam do końca grudnia pewnie. Zależy ile będzie odcinków i jak to szybko będzie szło, bo ja nawet sobie sam nie wiem. Ale staram się z sezonu nie robić za dużo odcinków. Tylko staram się tam jakieś siano wam pokazać, żniwa, no i siewy, może tam ewentualnie jakaś sprzedaż od czasu do czasu, żeby też nie było, że tylko w kółko żniwa i siewy. No. No to sobie tak pomyślałem, że sobie fajnie było do tego połowa listopada nagrać cały choć Baeron. Do końca z zakończeniem serii, no bo wiadomo. O co chodzi? O to, że ja mam dużo serii na kanale. Samej 22 mam 4 serie. No idzie tu jeszcze 15, jedna wielmoże. Teraz mam aktualnie 6. Ale jakbym chciał zacząć sobie nową na przykład serię. No to zbytnio nie mogę. Znaczy no w teorii mogę, ale wiadomo. Znowu mieć 7 serii i wszystko raz w tygodniu pojawiać się, no to tak. Trochę słabo, nie? Znaczy słabo, no tak trochę średnio to jest, więc. Mówię, Hoid Baleron skończę. Tego nawet ten tydzień widzieliście, że nawet chyba dwa odcinki z Hoid Balerona, bo były w poniedziałek i w środę był. No, w tym tygodniu były dwa odcinki. I dwa razy GR Crux był. Ale GR Crux jest wrzucany tak często z 15 po to, aby po prostu był zakończony, tak? Żeby był zakończony i żeby miało miejsce, jak zaczniemy nagrywać prawdopodobnie w sobotę 19, żeby, no, żeby to tam taka duża kolejka na odcinki nie była. Bo 17 mamy zazwyczaj nagraną na miesiąc do przodu. Chociaż teraz jeszcze trochę to skurczyło, bo zostało mi chyba 3 odcinki. No to na 3 tygodnie jeszcze zostało, no ale no. W sobotę się pojawi, no to w sobotę się pojawi odcinek z GR Crux, no to zostaną mi tylko dwa, czyli na 2 tygodnie, ale to wiadomo co to. Tam jeszcze zdążymy sobie dograć 17, bo 17 to tam nie jest problem nagrać. Tam 2 godzinki i jest nagrane, tak. Znaczy nagrane, to w sumie GR Crux jest jak sam, tak sobie. Krukiem praktycznie to każda seria jest tak samo, ale. Bo na razie tylko tej mapy ogarniamy, no bo tego nie mam jeszcze. Bo jeszcze nie ma kruka za płotem, więc. A na kruku za płotem też jest fajnie to zrobione.
bo to jest taka inna seria. Znaczy, no nie chodzi o to, że jesteśmy po sąsiedzku, to już nie o to chodzi, ale chodziło mi bardziej o to, że jest to inna seria z tego względu, że tam jest to drugi odcinek, tak? I tam jest to drugi odcinek głosowy. Że jest jeden. Jest jeden głosowy, potem jest timeout. Głosowy timeout, i tak na przekładkę. To powiem wam, że fajnie się ogląda. Według mnie bynajmniej. No bo wiadomo. Jakby był cały czas głosowy, to też by w sumie dało się rada, ale tutaj bardzo długo czasu byśmy musieli między odcinkami siedzieć. Znaczy, w sumie ja bym musiał siedzieć bardziej, żeby ogarnąć sobie swoją rozpę, żeby na odcinku coś ciekawego pokazać, tak? A wiadomo, że na tym lapsie, no to jak zacznę sobie żniwa na przykład na odcinku głosowym, zrobię sobie na przykład 40 odcinka przykładowo, no bo zazwyczaj takie wychodzą, 30-40. No i wtedy jak mam dużo dokreślenia, to albo tego nie nagrywam, albo po prostu robię to w timelapsie, w kolejnym odcinku i tam sobie dorzucę na przykład jakąś mini uprawę albo talerzowanie. Wiadomo, żeby tam jakoś to zleciało, tak. No ale dobra, nie będę się tutaj wywodził. No tak jak mówiłem, zaoram to do końca, co tutaj mam i będę kończył odcinek. Nie będę wam czasu już więcej zabierał. I tak 45 minut pewnie już w biadole. Od rzeczy, ale dzisiaj się wkręciłem w nagrywanie tego odcinka. Jakoś tak bardzo fajnie mi to idzie. Nie gadam zbytnio głupot. Bo zawsze gadałem, że o, jeszcze przejazd 2, 3, 8, 10, 15. No wiadomo, przecież widzicie co się dzieje, tak? A jak jest jakiś fajny temat, czyli Gear Cruise i ten Hoyt mi w sobie w głowę wszedł. Też fajny, znaczy fajny, no, fajna seria. Jak miałem te trzy serie na początku, z Bleski dwójki, to nie chodzi mi o to, że było mało, tylko najczęściej jak grałem między odcinkami po ogarnięciu save'a, no to była to mapa Ellengrad, no bo w 19 na niej nie grałem, bo to była w sumie taka sama mapa jak w 19, ale chodzi mi o to, że nie jakoś najbardziej ten klimat mi się pasował tych gór. Fajnie, że tam kontrakty robiło i tyle. Nie będę więcej gadał. Italo Disco. No i dobra, czwórka na pewno jest błędnik, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, cieszę się, krótko. Cześć, papa. No, pomyliłem się od wyniku, na razie, papa.